Wadim Procko w lokalnym środowisku prawniczym jest znany jako osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej i wsparcia wszystkim potrzebującym, a w szczególności osobom pochodzącym z krajów byłego Związku Radzieckiego, to jest repatriantom, osobom ubiegającym się o kartę Polaka, a także osobom, które doznały prześladowań na terenie byłego ZSRR. Na jego wiedzę i doświadczenie zawodowe mogą liczyć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, dla których został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu. Pomaga swoim mocodawcom w załatwianiu spraw wychodzących poza zakres umocowania, ale koniecznych do rozwiązania problemów życiowych danej osoby. Aktywnie udziela się społecznie i dobroczynnie. Jest inicjatorem udziału Izby w kwestach na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich. Wyróżnia się także w działalności pro bono. Jak podkreśla dziekan Rady, Wadim Procko jest osobą, na którą można liczyć. Nigdy nie odmawia pomocy ludziom potrzebującym, ale także radcom prawnym i aplikantom kieleckiej Izby. Jako osoba, która przyjechała do Polski i tutaj zaczęła funkcjonować, wiem, jak ciężko poruszać się w gąszczu przepisów dla osoby, która nie do końca zna język polski. I w związku z tym przede wszystkim zacząłem pomagać, i też jako mając w rodzinie repatriantów, zacząłem pomagać ludziom, żeby zrozumieć te przepisy, bo te ludzie nie do końca rozumieją rzeczywistości polskiej, więc pomagam im po prostu znaleźć się w tej rzeczywistości polskiej.